dzieci poszły spać, to można coś nagrać. Kochani, odcinek, który teraz zobaczycie, miał zostać wyemitowany w piątek. Jednak jak dobrze wiecie, wtedy zapadła decyzja o całkowitym zakazie wstępu do lasu. Pomyśleliśmy, trudno, wyrzucamy naszą robotę do kosza, ale nie będziemy was denerwować w weekend spacerem po lesie, do którego ani wy, ani my nie możemy pójść. Jednak po tych kilku dniach, które minęły, pomyśleliśmy, że może właśnie teraz ten spacer przyda się tak samo wam, jak i nam. Dlatego bardzo serdecznie was zapraszamy na spacer z Adamem. Idę! Ach, marzył mi się las i bushcraft, ale mam blok i balkoncraft. No nic, słuchajcie, w tych czasach kwarantanny, w tych trudnych czasach trzeba sobie jakoś radzić i my sobie, widzicie, jakoś radzimy. Wziąłem chustę od żony, w której nosiła nasze małe dzieci, przywiesiłem jeden koniec do jednej barierki, drugi koniec do drugiej barierki i tak sobie tu trochę balkoncraftujemy. No, ale skoro o bushcrafcie mowa, to najbardziej byłby tutaj odpowiedni Adam. Adam, przenosimy się do ciebie. Cześć wszystkim. Wiem, że siedzicie w blokach, w domach. Męczycie się strasznie, ja was doskonale rozumiem. No ale niestety tak trzeba. Ja tymczasem na chwilę tylko wyszedłem do lasu, zobaczyć, co się w tym lesie dzieje. Akurat zmierzam sobie w stronę jeziora. Jednego z takich ciekawszych, czystszych jezior na Mazurach. No i myślę, że wam też się spodoba, to przynajmniej wam pokażę kawałek tego mojego lasu. Dobrze, że akurat mieszkam przy lesie, także zawsze mogę w pojedynkę sam bezpiecznie na chwilę wyskoczyć. Powiem wam, że las wygląda fajnie. Mimo tego koronawirusa, to w lesie cały czas bardzo przyjemnie się czas spędza. Ale póki co musimy zostać w domu, bo już się zbliżam do jeziora. W ogóle trafiłem na jakąś leśną taką ścieżkę zwierząt. Już wam pokazuję. No widzicie? To jest taka ścieżka wydeptana przez zwierzaki. Także ja, czując się też częściowo zwierzakiem, będę sobie nią podążał. O, zbliżam się do jeziora. Cisza, spokój. Ani żywej duszy. Nikogo, kto mógłby mnie potencjalnie zarazić. Więc tym bardziej się cieszę. Wspaniałe miejsce. Pogoda też idealna. Nie za ciepło, nie za zimno. I co sądzicie? No i następny, co wkurza z jakimiś jeziorami. A ty, Adam, masz w tym swoim jeziorze może morenki? A jak nie wiesz, co to jest, to sprawdź. Jakie morenki, Zdobek? Raz knupel, teraz morenki. Wiem, że zazdrościsz mi trochę tej wody tu na Mazurach, ale jak tylko minie zagrożenie od wirusa, to wsiadaj w samochód i pokażę ci trochę wody w krainie tysiąca jezior. Zobaczycie. Jeszcze wam pokażę, ile wody jest na Kaszubach w naszym nadleśnictwie. To, że podrąbione jej nie ma, nie znaczy, że jej u nas w ogóle nie ma. Mam nadzieję, że podoba wam się ten widok. Zawsze warto ukoić trochę swoją duszę, swoje nerwy właśnie takim leśnym widokiem, mazurskim krajobrazem. Jest naprawdę przepięknie. Słyszę dzięcioły, ptaki, inne, które gdzieś tutaj krążą przy mnie. No dobra, lecimy dalej. Idę sobie cały czas tą ścieżką, którą wydeptały zwierzęta. Bardzo fajna, nie powiem, wygodna. Rośnie trochę jałowców, więc będzie gęsto, ale jakoś się przedrzemy. Powiem wam, że bardzo lubię taki las. Właśnie sosnowy, gdzie czuć te olejki eteryczne. Czuć ten zapach lasu taki unoszący się w powietrzu, jest wspaniale. Wczoraj, powiem wam, że cały dzień przesiedziałem w domu.
Nie ruszyłem się kompletnie nigdzie, poza tym, że na chwilę tylko psa wyprowadziłem na spacer. No ale niestety, taka sytuacja. Trzeba się z tym pogodzić. Trzeba stosować się do wszystkich zaleceń. Pamiętajcie, dbajcie o siebie. Unikajcie zgromadzeń. Nie chodźcie do sklepu, nie chodźcie w odwiedziny, jak kompletnie nie musicie. Ja robię tak samo. Odświeżyłem stare książki nawet. Zacząłem oglądać seriale. Mówię wam, ciężki jest to czas dla leśników i dla wszystkich przyrodników i ludzi kochających las. No ale jak nie ma innego wyjścia, to musimy wytrzymać ten okres. O, jestem już na leśnej drodze. Nie wiem co prawda dokąd ona idzie, ale myślę, że tam widzę jakieś prześwity jeziora, więc pewnie z drugiej strony wyjdę takiej pętelki. O, jest jezioro. Mamy nawet pozostałości po żywicowaniu, które w Polsce kiedyś było bardzo powszechne i nawet polska metoda żywicowania drzew uchodziła za najbardziej ekologiczną metodę w Europie. Zobaczcie, spała żywiczarska, czyli pozostałości po ściąganiu żywicy z drzewa. Takie ciekawostki możecie cały czas w polskich lasach spotykać. No tu kolejna. Często znajdowałem nawet takie kubki po żywicowaniu w lesie. Tu są takie uchwyty na kubeczki, które zbierały żywice. No ale w momencie, kiedy zaprzestano żywicować w Polsce, to cały czas te drzewa, które mają takie nacięcia, jeszcze je możemy w polskich lasach spotkać. I znów widoczek na jezioro, proszę państwa. Wspaniale. No dobrze, ja już będę wracał do domu. Starczy mi na dzisiaj tego lasu. Ale tylko na dzisiaj. Kiedy wirus przeminie, zagrożenie odpuści już, będziemy mogli spokojnie chodzić do lasu, spokojnie dalej łazić po mieście, brać udział w wydarzeniach kulturalnych. No to wtedy do lasu znowu trzeba się będzie wybrać na nieco dłuższą chwilę, do czego i was zachęcam. Ale to dopiero później. Na razie czekamy, siedzimy w domu, obserwujemy sytuację. Michał, jak tam u ciebie? Cześć, u mnie jest wszystko w porządku. No, troszeczkę tam samochodzik już woła do mnie, żebym wreszcie zajął się tą blachą, która od miesiąca tam odstaje i zobaczył, co tam rzężoli z tyłu, co chrobocze z przodu i czemu ten olej tak cieknie, ale czasu jest dość, więc w końcu chyba znajdę chwilę, żeby zajrzeć, co go tam boli. Ja tak właściwie, ja jestem w lesie. Jak co dzień. No, zobaczcie, tu jest las, tam jest las. Tam jest las, tam też jest las i w ogóle jest super, bo przecież jest las, a samochód jest zepsuty i muszę być w lesie, ale ogólnie mi to nie przeszkadza, bo tu jest las, tam jest las i w ogóle jest las, zobaczcie, no wszędzie jest las. Okej, Michał, dzięki. Tak wygląda człowiek, który spędza za dużo czasu w lesie. No nic, jeżeli ktoś pewnie decydował się, czy wyjechać do lasu, czy nie, to myślę, że skutecznie go zniechęciłeś. Ale teraz jeszcze dla wytrwałych rozwiązanie zagadki trzęsącej się ręki Adama albo jego leśnego selfie-sticka. Adam? Na koniec pokażę wam jeszcze technologię, w jakiej nagrywałem dzisiaj. To jest mój selfie-stick. Tu akurat jest taki pionowy patyk do zamocowania telefonu. Tu trochę mchu, żeby wygodnie było trzymać. Bardzo dobrze wyważony, naprawdę, świetnie się nim operuje. Polecam wszystkim filmowcom. Bardzo ergonomiczny uchwyt. Trochę się sypie, ale to z uwagi na to, że jednak jest to materiał w pełni odnawialny, ekologiczny. Ale w terenie sprawdza się naprawdę ponadprzeciętnie. Cześć, trzymajcie się. Okej, to był Michał. Dziękujemy, Michał. Jeśli... Tadek, proszę przestać skakać. Tak wygląda człowiek, który za dużo czasu spędza w lesie i pewnie
Jeśli teraz niektórzy z was zastanawiają się, czy wybrać się, czy nie wybrać się do lasu, to Michał... Zobaczcie ich... Kamela Style. A jeśli pewnie ktoś z was... Tadek! Ja mam jeszcze do was rozwiązanie leśnego selfie-sticka, który... Moje dzieci na przykład teraz przeszkadzają nam zupełnie i nie chcą, żebyśmy weszli do lasu, albo nie. Ja mam jeszcze dla was rozwiązanie selfie-sticka Adama, bo jemu się tak ręka trzęsła i wam pokażę leśne przyrządzenie do utrzymywania komórki. Przyrządzenie. No, a jeżeli ktoś chce jeszcze zobaczyć selfie-sticka Adama, to zapraszam. Adam, cześć.